Że to pani Anio umówił panią w recepcji. Proszę nam poprosić następną pacjentkę, dobrze? I widzimy się za miesiąc. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Imię i nazwisko pani, proszę. Zofia Kowalska. To proszę powiedzieć, co się dzieje. Ostatnio mam bardzo nieregularny miesiąc. W sumie zaczęło się to już pół roku temu, ale na początku bardzo bagatelizowałam sprawę, a później zaczęłam mieć krwawienia między miesiączkami i strasznie boli brzuch. Aha, od kiedy to się dzieje? No właśnie jakieś pół roku temu to się zaczęło wszystko. No to... Dobrze. Proszę usiąść. Ja tutaj pani napiszę, że firmę skierowanie na badania. Tutaj proszę. I do pani recepcjonistki proszę z tym. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Imię i nazwisko proszę. Zofia Kowalska. Dobrze. Ja tutaj mam jakąś ankietę, musiałam poprawić. Aha, bo pani jest u nas pierwszy raz. Tak, tak. Dobrze. To tutaj pani. Proszę, proszę powiedzieć, co się dzieje? Wie pan co, od jakiegoś półtorej roku mam bardzo nieregularne miesiączki. I zdarza mi się nawet krwawienie między miesiączkami. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że od pół roku zaczęłam często mdleć. No i nie znam przyczyny tego, co się dzieje. A dlaczego pani tak późno tutaj przychodzi? A mówię, pan, nie miałam czasu, gdzieś mi trzeba się zająć domem, pracą. To jest bardzo niedobrze, musimy to sprawdzić. Ja panią zapraszam na fotel. Może pani usiąść. Ja tutaj napiszę pani, to jest pilne, bo to bardzo niedobrze wygląda. Szkoda, że pani tak późno przyszła. Nie wiem. Ale to niestety zdrowie jest bardzo ważne. Myślę, że będziemy się widzieć za tydzień. Tutaj są badania, skierowania na badania. Proszę jak najszybciej je zrobić i przyjść do mnie, dobrze? Dobrze. Dziękuję. Do widzenia. Mam nadzieję, że do widzenia. Zosiu, słabo wyglądasz. Co się stało? Bardzo źle się czuję, ale nic mi nie będzie. Spokojnie. Może na pierwszy jechać. Tak, tak. Zosiu, Zosiu! Pogotowie? Przyjedźcie szybko! Ej, to proszę, jak pan zostało? Niskie ciśnienie, niska saturacja, pacjentka zasłabła. To jest pani z rodziny? Tak, tak. I pani pogotowie co już zostało? Siostra zasłabła i kiedyś wyczuła się od jutra jajnika. Dobrze, kurienie pogotowa. O, będzie dobrze. Tak, moja pacjentka. Szybko, pacjentka zasłabła. Jedziemy. Jedziemy szybko na... Pani tutaj musi zostać. Drogie kobiety, poprzez przedstawione historie chcieliśmy uzmysłowić wam, że czas ma ogromne, czasem nawet kluczowe znaczenie w leczeniu oraz w walce z rakiem. Nowotwór szyjki macicy w początkowym stadium nie daje żadnych objawów, co niestety zmniejsza szansę na wygraną w walce o życie. Jeśli pojawią się różne bóle, krwawienia międzymiesiączkowe, nieprzyjemny zapach, niedrożność jelit czy nerek, to najwyższy czas udać się do ginekologa. To może być naprawdę coś poważnego. Nie bagatelizuj tego, tak jak zrobiła to pani Zosia. Przecież miała dla kogo żyć. Jeśli zareagujesz za późno, może niestety tak tragicznie się to zakończyć. Badaj się często i regularnie. Pamiętaj, to walka o twoje życie. Warto ją zwyciężyć.